sierpniu zniknie z ekranów komputerów PUE ZUS, czyli Platforma Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Ale nie oznacza to ograniczenia dostępności elektronicznej tej instytucji. Jak informuje Katarzyna Krupicka, rzecznik zakładu, PUE zmieni się w e-ZUS. To pierwsza odsłona nowej wersji PUE ZUS, czyli e-ZUS i pierwszy krok w kierunku unowocześnienia całego systemu. Z platformy usług elektronicznych korzysta blisko 13 milionów użytkowników. To pierwszy polski e-urząd, który został udostępniony klientom ZUS-u w 2012 roku. System jest stale rozbudowywany, dzięki czemu coraz więcej spraw związanych z ZUS-em można załatwić przez internet. Bardzo wielu naszych klientów przyzwyczaiło się do kontaktu z zakładem online. Celem całego projektu jest stworzenie przyjaznego, dostępniejszego i bezpieczniejszego systemu dla osób ubezpieczonych, świadczeniobiorców i płatników składek. Docelowo system ma mieć prostą nawigację, intuicyjny interfejs i funkcję dostosowane do wymagań różnych grup klientów, w tym osób ze szczególnymi potrzebami. Pierwszych zmian można spodziewać się w najbliższych dniach i dotyczyć one będą sposobu logowania się do systemu. Użytkownik, który będzie chciał zalogować się na PUE ZUS, zobaczy nowy ekran logowania. Przy logowaniu loginem i hasłem pojawią się nowe elementy, dzięki którym portal ma być bezpieczniejszy. Między innymi hasło będzie musiało składać się z co najmniej 12 znaków i dlatego po zalogowaniu system poprosi o zmianę hasła. Użytkownik, który poda login i hasło, będzie musiał potwierdzić logowanie kodem weryfikacyjnym. Kod otrzyma SMS-em lub mailem. Sposób przekazania kodu zależy od tego, jaki kanał odzyskiwania dostępu użytkownik by wybrał w ustawieniach portalu. W kolejnym kroku użytkownik będzie mógł wybrać konto, z którego chce korzystać, zanim przejdzie do załatwiania spraw w ZUS-ie. Może to być konto indywidualne lub konto płatnika albo konto, do którego użytkownik ma dostęp jako pełnomocnik. Jeśli klient wybierze konto indywidualne, przejdzie do widoku PUE i będzie mógł wybrać rolę ubezpieczonego lub świadczeniobiorcy albo rolę ogólną. Jak dodaje Katarzyna Krupicka, ważną zmianą, która zostanie wprowadzona na tym etapie, jest dostępność e-ZUS-u w językach ukraińskim i angielskim. Na bieżący rok zaplanowane są jeszcze inne zmiany, m.in. w rejestracji konta na e-ZUS i w procesach powiązanych z logowaniem. Trwają też prace nad ulepszeniem profilu płatnika składek.